Facet garza wisak nakręcony. Proszę nie wierzyć w Eurobank. To jest jedna sprawa. Teraz banki już nie będą tak bardzo hołubione. Ludzie nie będą chcieli wchodzić. Ludzie nie będą chcieli teraz tak wchodzić w te banki. Precz z dziadami, z reklamami. Precz, precz. Sobie sam daj radę. Tak, tak, tak. No, w Polsce godzina 17. Nie wierzyć bankom, niczemu, nikomu. Tu Radio Maryja, a w naszym programie czas na serwis informacyjny. Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Prawo i Sprawiedliwość podkreśla, że nie ma on żadnych szans. Posłowie największej partii opozycyjnej chcą odwołać obecny gabinet w związku ze sprawą byłego już przewodniczącego KNF-u. Marek Chrzanowski miał złożyć korupcyjną ofertę miliarderowi Leszkowi Czarneckiemu w zamian za przychylność dla Getin Banku. Szef klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann liczy na to, że wniosek skłoni PiS, by sam odwołał rząd. Kandydatem na nowego premiera jest przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna. Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, rzecznik PiSu, podkreśliła, że wniosek Platformy nie ma żadnych szans na powodzenie, a sprawa wokół KNF-u jest już zamknięta. Ten wniosek nie ma absolutnie żadnych szans na powołanie. Będzie okazja na forum parlamentarnym, żeby odeprzeć zarzuty, o których mówiliśmy już wielokrotnie. Sprawa KNF-u i tego, co było na taśmach dla nas, jest sprawą z punktu widzenia politycznego zamkniętą. Szef KNF-u zrezygnował i to są te nasze standardy. A od dziś na czele KNF-u stoi profesor Jacek Jastrzębski. Taką decyzję podjął premier Mateusz Morawiecki. Jak powiedziała minister Joanna Kopcińska, na nominację profesora Jastrzębskiego wpłynęły jego wysokie kwalifikacje. Rzecznik rządu dodała, że decyzja ma także zwiększyć zaufanie Polaków do rynku finansowego. Decyzja premiera ma na celu potwierdzenie sprawności funkcjonowania nadzoru nad rynkiem finansowym. Pan profesor ma również ogromną wiedzę w zakresie problematyki w trzech najważniejszych sektorach rynku finansowego. W sektorze bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeniowym. Profesor Jacek Jastrzębski ma 38 lat. Od 2008 roku jest zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego PKO BP oraz profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Senat rozpatruje dziś nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt zmian umożliwia sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65 roku życia, powrót do pełnienia urzędu. Wczoraj Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rekomendowała Wyższej Izbie Parlamentu przyjęcie noweli. Przepisy mają wykonać nałożone na Polskę zobowiązanie wynikające z postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Politycy PiSu, odnosząc się do nich, podkreślają, że czasem trzeba wykonać krok do tyłu, by potem móc wykonać kilka do przodu. Dodają przy tym, że dobre elementy reformy sądownictwa działają, a PiS będzie dalej reformować wymiar sprawiedliwości. Mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, poseł PiSu Stanisław Piotrowicz. Musimy uwzględniać te uwarunkowania, w jakich znaleźliśmy, po to, żeby móc tą reformę do końca skutecznie przeprowadzić. To, z czym mamy teraz do czynienia, to jest pewien zabieg taktyczny po to, żeby posunąć się dalej z reformą. Ta nowelizacja, o której tak opozycja krzmi, właśnie po to, żeby... A jest jeszcze ktoś w kierowniku? Piotrek, słuchaj, koniecznie weź od elektrowni klucz, od tej prądnicy, bo jak zgaśnie światło, to ty zmarzniesz i ja. No, to weź to od niego, on ci da, no. Na razie. ...wyższym autorstwa PiSu zostało złożone do Sejmu w środę rano. Tego samego dnia Izba przyjęła zaproponowane przez partię rządzącą przepisy. Procedowanie zmian to odpowiedź na decyzję unijnego Trybunału. W
październiku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wstępne postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych, w ramach których znalazło się zawieszenie stosowania części przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Sejm wybrał Mikołaja Pawlaka na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Teraz zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Kandydaturę Mikołaja Pawlaka zgłosiło PiS. W głosowaniu poparło ją 230 posłów. 185 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Jeszcze przed głosowaniem politycy PO i Nowoczesnej zarzucali kandydatowi, że nie spełnia kryteriów ustawowych i jest blisko powiązany z Kościołem. Poseł PiSu Dariusz Piątkowski dziwi się tym zarzutom. Mikołaj Pawlak będzie dobrym rzecznikiem praw dziecka. Podczas obrad połączonych komisji, które miały okazję dłużej rozmawiać z kandydatem na rzecznika, okazało się, że jest to osoba bardzo dobrze przygotowana merytorycznie. Prawnik z dużym doświadczeniem, roztropny, umiarkowany w poglądach. Dziwi się zarzutom, które dzisiaj padały na sali sejmowej. Sam fakt, że rzecznik nie ukrywa tego, że jest osobą wierzącą, zaczyna być traktowany... No, Wałęsa tam się czuje jak ryba w wodzie, a ten Zaleski tu się czuje w kościele, wiesz. Dzieci 15-letni gwałcił od tyłu, wiesz, jedno i drugie. Jest sprawozdanie z policji, to przecież nie są żarty. No i co? No gdzie rodzice? Gdzie fakty? No, podawali tam do tego, do prokuratury ku przypomnieniu. Gdzie fakty? No. Dzisiejsze głosowanie w sprawie jest wpisane na czterech kartkach formatu A4, na dwóch to żeśmy sami czytali. Nawet mi się zrobiło zdjęcie, ale gdzieś, przecież to nas tak nie interesowało bardzo, ale patrzę, że to narkoman łazi, wiesz, papierosy kopci jeden za drugim, ale to jeszcze, żeby sobie sam kupował, tylko te obarcza tego Staśka. Andrzej Duda wziął udział w uroczystym odsłonięciu pomnika w Podsarniu na Orawie w województwie małopolskim. Monument upamiętnia setną rocznicę odbudowy państwa polskiego oraz zasłużonych lokalnych działaczy niepodległościowych. Wśród postaci, które szczególnie walczyły o wolność Polski, Andrzej Duda wymienił księdza kardynała Mahaja. Kapłan pełnił też funkcję senatora w II Rzeczypospolitej. Andrzej Duda zwrócił też uwagę na znaczenie ogólnokrajowych obchodów rocznicowych. Chciałem, by stulecie odzyskania niepodległości było świętowane wszędzie, tam, gdzie sięgają ślady tamtych dni, powiedział. Tego właśnie chciałem, żeby stulecie odzyskania niepodległości nie było świętowane tylko w Warszawie, tylko centralnie, ale właśnie, żeby było świętowane także w polskich miastach, w miasteczkach, w gminach, w wioskach, wszędzie tam, gdzie sięgają ślady tamtych dni. Tak jest tu właśnie, na Orawie, gdzie tak wielkie było zaangażowanie ludzi wtedy, zwykłych górali, w to, żeby tą niepodległość odzyskać oczywiście. Największą postacią był ksiądz Ferdynand Mahaj, który zresztą później był senatorem w II Rzeczypospolitej, ale tych bohaterów niepodległości... Orawa to historyczna i etniczna kraina geograficzna. Jej większa część leży w dzisiejszej Słowacji. W wyniku plebiscytu część Orawy została po I wojnie światowej włączona w granice Polski. Wcześniej cała Orawa należała do Królestwa Węgier. W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa 11. Międzynarodowy Kongres pod hasłem Katolicy i osoba ludzka – szanse i zagrożenia. Dwudniowe spotkanie naukowe organizowane jest z okazji 70. rocznicy ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i 40. rocznicy wyboru księdza kardynała Karola Wojtyły na papieża. Na początku obrad głos zabrał ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja i rektor założyciel uczelni. W swoim wystąpieniu nawiązał do tematu kongresu. Razem możemy uczynić wiele i o to chodzi, żebyśmy wszyscy koncentrowali się wokół dobra. Dla człowieka mówimy o osobie dzisiaj ludzkiej, Kościół, jakie zagrożenia, tego jest wiele i tu będziemy słuchać. Człowiek jest drogą Kościoła. My raz po raz słyszeli, ile razy to mówił Ojciec Święty, ja to wśród jego książki też, które no, nie były łatwe, prawda, o osobie. Jego wszystkie wypowiedzi i tak dalej. My też zajmujemy się osobą, nie tylko ciałem, ale i duszą, bo
ciało i dusza to dopiero jest osoba. Patronat nad kongresem objął ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, prefekt senior Kongregacji Wychowania Katolickiego. W swoim wystąpieniu akcentował, że człowieczeństwo realizuje się w świętości. Jego wielkiego Polaka... Mamy odeskali na Powołanie do świętości to nic innego jak powołanie do świętej realizacji złego. Święty to znaczy czysty. W kongresie biorą udział naukowcy z krajowych, jak i zagranicznych uczelni, m.in. Włoch, Hiszpanii, Egiptu, Kolumbii i Argentyny. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo święty na stronie internetowej naszej rozgłośni. Nic nie trzeba dodawać, przed nami jeszcze prognozy pogody. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju, na południu i na południowym wschodzie oraz w centrum okresami słaby deszcz. Na północy mrzawka, w części północno-wschodniej początkowo marznąca, powodująca gołoleć. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, przed południem miejscami mgła. Temperatura od 0 stopni na Suwalszczyźnie, około 4 w centrum, do 8 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, tylko na Pogórzu Karpackim okresami umiarkowany, porywisty, południowy. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1010 hektopaskali. Ciśnienie będzie spadać. Ksiądz arcybiskup Kudecki, podsumowując zakończony synod poświęcony młodzieży, powiedział niesamowite zdanie. Synod wymaga, by parafie stały się domem dla młodych. Wzorem w tym względzie byłyby oratoria działające w środowiskach salezjańskich. Jak to rozumieć? Co zrobić? Oto spytamy wywołanych do tablicy przez księdza arcybiskupa salezjanów. Zapraszamy na dzisiejszy czas wzrastania, w którym porozmawiamy o zakończonym młodzieżowym synodzie. Gośćmi audycji będą ksiądz Michał Meyer, szef duszpasterstwa salezjanów z Piły, oraz młodzież z Bydgoszczy, Aleksandrowa, Leszna, Czaplinka, Piły. To bardzo ważne, abyśmy byli obecni. Zapraszamy, jak zwykle, 21:30. Zapraszam Państwa do wysłuchania wydarzenia porannej katechezy. Jak ziemia pragnie deszczu. No już. Dziaduła będzie była, bo ona się, wiesz, nie wyżyła tam gdzieś, ta tu gdzieś. I ona tak wyje, śpiewa tak różańcowo, że w kółko powtarza wyjąc. Ona śpiewa, że do Ciebie, Duchu, wołam. Pojęcia zielonego nie ma, że Duch Święty nie jest osobą, do którego można wołać, tylko że jest czynną mocą Bożą. Ale ona wcale nie przeżywa w sensie takim, że zależy jej na sensie tego, co ona śpiewa, tylko że ona się nie wyrobiła, wiesz, w świecie, to gdzieś chce tu pod kościołem śpiewać. Gwiazdą chce zostać. W studiu jest już ponownie Adrian Klarenbach i gość Polskiego Radia 24. Z tego, co wiem, zdaje się prosto z Azji. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dużo redaktor Świątek wie. Ryszard Czernecki, Państwa i moim gościem. Dzień dobry Państwu. Witam Pana, dzień dobry, witam Państwa, że to Świątek słynie z tego, że dużo wie. Aha, tylko nie zawsze tą wiedzą chce się dzielić. No, taki, ten typ tak ma, jak śpiewał Ryszard Rynkowski chyba, tak? Aha, nieźle, nieźle. Co Pan poseł w Chinach robił? Delegacja parlamentarzystów, akurat z krajów, które
nie dostąpiły błogosławieństwa bycia w strefie euro, bo Wielka Brytania, Czechy i Polska, no mocarstwo numer dwa na świecie, wzrost relacji handlowych z Polską, ale i tak priorytetem są inne kraje, czyli państwa, które są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, Francja, Wielka Brytania, Rosja, plus Niemcy i w Delhi, nie wiem, czy pan wie, kilkaset tysięcy rocznie samochodów Niemcy sprzedają do państwa środka. No tak, tylko nie przeszkadza im to, że są tam łamane prawa człowieka. A brawo, no właśnie, panu przeszkadza, jak w Polsce są łamane prawa człowieka. A nam próbowano mówić, że my powinniśmy, że tak powiem, nie współpracować z Chinami, albo odwrócić się do Chin plecami, bo tam są te prawa człowieka łamane i nie ma praworządności. Inni robią tam interesy, a my po prostu mamy się przyglądać. Pamiętam, jak w swoim czasie było wielkie oburzenie, jak pojechałem na wybory do Azerbejdżanu, ale jak pani kanclerz Merkel spotyka się z prezydentem Alijewem, z którym ja też się spotkałem, to oczywiście oburzenia nie ma, bo to jest godne. No to co tak właściwie chodzi? No o interesy, o ekonomię, o gospodarkę, o to, że Niemcy bardzo są ekspansywni, gdy chodzi z moralnością, co z ideałami? O promocję własnego eksportu, inwestycji, czy to w krajach Azji, czy w krajach obszaru dawnego postsowieckiego. Natomiast, no, bardzo często natomiast używają karty tej moralnej, etycznej wobec swoich konkurentów, a Polska czasem bywa konkurentem Niemiec czy innych krajów w Europie Zachodniej. Panie pośle, czy to już jest koniec grillowania Polski? Nie uważam, żeby tak było, ponieważ Polska będzie walczyć o swoje interesy. Na przykład mamy walkę o budżet 7-letni Unii Europejskiej 2021-2027. Ale pan przewodniczący aż tak daleko sięga tutaj swoją wyobraźnią, czy próbuje nam rysować jakiekolwiek scenariusze. Po co aż tak daleko? Skupmy się na roku 2019. Komisja Europejska do tej pory budżetu nie ustaliła, a ostateczny termin minął w poniedziałek. Parlament Europejski ze swojej strony ten budżet klepnął na przyszły rok i nie ma tam żadnych cięć, gdy chodzi o nasz kraj, tak ciekawostka. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób, no jest tak, że my z krajami, także liderami Unii Europejskiej, będziemy mieć wiele wspólnych mianowników w różnych obszarach, ale też czasem będziemy się różnić i musimy tego przywyknąć. Unia Europejska Unią, integracja europejska integracją, globalizacja globalizacją, a każde państwo walczy o swoje interesy i Polska też musi o swoje interesy walczyć. Włosi powiedzieli, figa z makiem, budżet nasz jest naszym budżetem, a nie budżetem Unii Europejskiej. Nie dziwimy się, bo także ci Włosi pamiętają, że jak ten, który im dzisiaj zwraca uwagę i musztruje i stawia do kąta, Pierre Moscovici, znam człowieka zresztą z czasów, kiedy byłem ministrem, on wtedy też był ministrem do spraw europejskich, jak ja, pan Pierre Moscovici teraz jest komisarzem francuskim i bardzo tak na barszczy stawia Włochów, ale jak był ministrem finansów Francji, to deficyt budżetowy miał dwukrotnie większy Francja wtedy za jego rządów jako ministra finansów niż obecnie Włochy. Więc to oczywiście jest przykład kolejnej hipokryzji unijnej, że dla jednych się przymyka oczko, a dla innych się nie przymyka. No tak jak jest oburzenie, że rzekomo w Polsce politycy mają jakiś wielki wpływ na sądownictwo, ale jak jeden z liderów frakcji CDU w Bundestagu zostaje wiceprezesem Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, to jest cacy i już wiadomo, że za 2 lata zastąpi prezesa. No i jak to jest, panie przewodniczący, że polityk zostaje tym sędzią, a u nas jak politycy wskazują sędziów, to jest już klops. No, to jeszcze dodajmy, że na przykład Trybunał Konstytucyjny w Austrii jest w całości wskazywany przez partie polityczne. A potem jest praworządność, a u nas tej praworządności nie było. Baju będziesz w raju, a we Francji prezydent Macron właśnie wszedł z inicjatywą, żeby poszerzyć kompetencje prerogatywy prezydenta, gdy chodzi o mianowanie sędziów. Także jak widać, Europa Zachodnia robi swoje, ale tam jakoś Bruksela się nie oburza na to. Nie, Polska dlaczego robimy, bo jest to, że tak zwana instrumentalna. Każdy sobie coś dziecka robi. Do tego, żeby Polsce dopuścić. Tu nie chodzi o trybunał konstytucyjny w Polsce, o Sąd Najwyższy, o Puszczę Białowieską, czy co tam jeszcze. Tutaj chodzi o to, żeby Polska, która jest krajem, który coraz bardziej się wybija, coraz mocniejszym w wymiarze polityki zagranicznej, gospodarczym, no żeby ją tam tak pogodzić palcem, postawić do kąta, choćby po to, żeby, co o czym mówiłem przed chwilą, żeby nie zawalczyła o
zbyt duży budżet unijny dla siebie. A będziemy walczyć o taki duży budżet? Będziemy. Pani komisarz Bieńkowska, która Polskę reprezentuje, przynajmniej formalnie, niestety nawet nie głosowała przeciwko temu. Ty mi dawaj ten telefon, tak? Zły, to media, może ja zadzwonię. Nie sprzeciwiła się temu, nie głosowała przeciwko, nie dała żadnego wotum separatum, nie zgłosiła weta. Natomiast mamy na to 2 lata i na pewno polski rząd będzie ostro walczył, zresztą tworzy ciekawe koalicje, bo na przykład my się z Francją w różnych sprawach, a gdy chodzi o CIP, wspólną politykę rolną, idziemy ręka w rękę z Paryżem, ponieważ oba nasze kraje to relatywnie na tle średniej unijnej do kraje rolnicze i to będziemy grać razem z Europą Południową, ale z kolei gdy chodzi o kwestie funduszy strukturalnych, no tutaj Europa Południowa jest konkurentem naszego regionu, w tym Polski, i to będziemy tworzyć koalicję właśnie z krajami naszego regionu, krajami bałtyckimi, krajami bałkańskimi i Wiforu, Wolszegradzką. A kto klepnie ten budżet na lata 21-23? Nowa Komisja Europejska, która powstanie w drugiej połowie przyszłego roku, a co do czasu okresu, to za 2 lata, tak konkretnie zapewne jesień 2020 roku, bo start nowego budżetu 7-letniego to jest 1 stycznia 2021, potrwa lat 7 i uwaga, będzie to, uwaga, mówię to kapitalne, to z wykładem literami, będzie to ostatni budżet, gdzie Polska będzie beneficjentem, gdzie Polska będzie więcej brała z Brukseli niż do Brukseli dawała. Po roku 2028, może ciut wcześniej, może ciut później, Polska będzie płatnikiem netto, czyli polski podatnik będzie więcej dawał do kasy Brukseli, więcej za 10 lat, niż stamtąd brał. Czy co, sugeruje pan, że to już nie będzie interes? Ja stwierdzam fakty, o co nam należy do Polaków. Ja tylko mówię o tym, że żebyśmy mówili szczerze, prosto, patrząc w oczy, tak jak ja panu teraz patrzę, naszym rodakom, że za około 10 lat Polska będzie więcej dopłacała w formie składki członkowskiej do kasy. Dzień dobry. No tutaj ja widzę, że jest jakiś coś nowego, multimedia. Czy to jest jakaś może nowa telefonia komórkowa? No jeszcze nie, ale po prostu tutaj mój znajomy sobie zamówił jakieś opcje takie ciekawe. Czy to coś jest możliwe? Komisja Europejska zadowolona. Wszyscy już zadowoleni. Nie wszyscy, a opozycja w Polsce totalna, opozycja jest wściekła, bo miała paliwo, miała amunicję i tu nagle okazało się, że tej amunicji zabrakło, że właśnie Trybunał Luksemburgu szczęśliwy, Komisja Brukseli szczęśliwa, pani rzeczniczka tej komisji była łaskawa zabrać głos, no a jak Unia Europejska jest szczęśliwa w kontekście Polski, no to totalna opozycja jest nieszczęśliwa, bo przecież Unia jest od tego, żeby Polsce, polskiemu rządowi dokuczać, a nie chwalić. A może pan wie, dlaczego Platforma Obywatelska nie zagłosowała za tą nowelizacją? A, no właśnie z tych powodów, ponieważ zniknął powód, dla którego Unia Europejska mogła nas bić. Ja tylko przypomnę, i to nie w kontekście Prawa i Sprawiedliwości, ale jak formacja inna, Kukiz 15, zgłosił poprawkę w kontekście wieku sędziów, to przypomnę, że Platforma Obywatelska zagłosowała przeciw tej poprawce, która no, sankcjonowała to, co się dzieje. O, to widzi pan, ja chcę dużo internetu. No i ten ostatni to fajny jest punkt, co pan tu powiedział. PO i całą koalicję obywatelską, całą totalną opozycję, traktowanie tej sprawy. Opozycja totalna mówiła, że nie ma potrzeby wprowadzenia nowelizacji ustawy. Ile? 40 pan powiedział? Po prostu zabezpieczenie TSUE. 30, no to i tak. Ja myślę, że natomiast i TSUE, i Komisja Europejska mówią, tak, to jest ta ścieżka, o której myśleliśmy i którą chcieliśmy, żeby wprowadzono. No, jest powiedzenie, że ktoś tam chce być bardziej papieżem papieża, a tutaj zdaje się, że Platforma chce być bardziej europejska od Komisji Europejskiej czy od Trybunału w Luksemburgu. Ich sprawa, trochę to wygląda śmieszne, trochę straszne. Aha, o dobrze, to jak chcę, to jak chcę. To też pokazuje pewne intencje totalnej opozycji. Grzegorz Schetyna. A to nie jest jakaś konkurencja do Premium Mobile, czy co? Bo ja tam mam trochę w tym Premium. Kabinetu cieni, czy tam cienia gabinetu, nie wiem, jak tam się dokładnie to nazywa, więc już jest. Ale chcę być premierem rządu. No dobrze, wie pan, no ja na przykład bym... Jest już wniosek o konstruktywny wotum nieufności dla gabinetu Mateusza Morawieckiego. Aha. Ze wskazaniem Grzegorza Schetyny jako jego następcy. A ja bym bardzo chciał grać na trąbce na Harlemie, no ale nie będzie mi to dane, więc... No to i tak to prawie wszystko na 2 lata. Krem Tajlandii, raczej ma też mizerne szanse, a przypójcy w Polsce też mają marzenia, no okej, ich sprawa.
A Roman Giertych mógłby być ministrem. No dobrze, to ja chcę zamówić to, co pan tu mówi, to ostatnią ofertę. Ja rozumiem. A czy to jest jakaś ukryta kamera, czy to jakiś pan zamienił profesję i prowadzi pan kabaret teraz, panie redaktorze? No, proszę, określę te realia polityczne, które są przed nami. Aha, znaczy to nie są realia polityczne i one nie są przed nami, Bogu dzięki. Pan mecenas Giertych jest bardzo wziętym, że tak powiem, to chodowo-wziętym adwokatem. Dziś przyszli do pana mecenasa Giertycha ludzie poszkodowani przez Getback i chcieli prosić ze względu na to, że jest pełnomocnikiem Leszka Czarneckiego, żeby im pomógł odzyskać pieniądze. Pomógł? No niestety nie. A, ale mnie bardzo zaskoczył. Ale mnie bardzo zaskoczył, totalnie. A już teraz śmiertelnie poważnie, no to powiem tak, że w moim przekonaniu opozycja zajmuje się głównie opozycją, a nie Polską. Polski rząd, obóz niepodległościowy w Zjednoczonej Prawicy zajmuje się, oczywiście popełniając różne błędy i gafy, to jest normalne w polityce, akurat myślę, że my popełniamy ich dużo mniej niż poprzednicy z wojny na jakość. My się zajmujemy pracą na rzecz Polski, Polaków i to ludzie widzą, że właśnie dlatego takie były wyniki samorządowych, jakie były. Marek Borowski mówi, że tylko Platforma Obywatelska, żadne już koalicje obywatelskie, żadne tam jakieś twory takie bliżej nieokreślone, ale że wszystko powinno być Platformą Obywatelską. Polska jest wolnym krajem wolnych ludzi, więc może takie poglądy pan senator Borowski wybrany z poparciem tak? PO właśnie. To nie jest już człowiekiem SLD? No, był człowiekiem kiedyś tak, dokładnie. PZPR, potem SDRP, potem czy? SLD, potem już własną partię, a teraz popiera go Platforma. Ale myślę, ma prawo głosić takie inne poglądy. Najpierw była europejski 26 maja, 17. A potem między 12 października, 12 listopada. 0,170. Czy odgłosy albo echa wczorajszego przesłuchania dotarły do pana, czy nie? Przesłuchania w sprawie Jarosław Kaczyński kontra Lech Wałęsa. Nie no, to smutna sprawa, że... duże litery. ATP. Że tak, no nikczemne. 0,54,90. Nie tylko z reakcją środowisk opinii twórczych, ale także reakcją sądu, skoro jest sprawa sądowa, no nastąpiła próba relatywizacji tak. Tego. No, Lech Wałęsa, nie wiem, sprawia wrażenie, jak miał żółte papiery, jak był w rewelacji papierach, to ten, co broni, czyli tak, 572. No, jest wszystkiego, szkoda, że sąd tego nie... 572, 561. Problem, że stawianie się przez jednego obywatela ponad państwo, ponad wymiar sprawiedliwości jest psuciem tego państwa, bo zachęca innych, także maluczkich, do tego, żeby robić to samo. I co, teraz ktoś to powie w sądzie w sprawie odnośnie alimentów, w sprawie, nie wiem, o kradzież par butelek Coca-Coli, a powie to samo, no to oczywiście dostanie krzywdę od sądu finansową. Za obrazę sądu. Tak, i jeżeli nie gorzej. A Wałęsa się uchodzi na sucho. No naprawdę to jest przecież państwa przez człowieka, który kiedyś był prezydentem. Bardzo to przykre. A słyszał pan może słowa wypowiedziane przez Elżbietę Wojna-Duch? Był minister finansów? Tak, to jest uważam, być może taki breaking point, znaczy to jest takie, no, to jest być może punkt zwrotny. Uważam, że osoba, która była po tamtej stronie, która jest osobą wiarygodną, jest prosekretarzem naukowym. Czyli pozytywny, taki pozytywny. Silną, mocną kartą merytoryczną, opowiada rzeczy, które są niesamowite. Mówi o faktach, mówi o tym, że kancelarii prezes Rada Ministrów, w gmachach rządowych istniały takie lobby z grupy nacisku, które grały de facto przeciwko państwu. Zastanawiały się, jak uszczuplić władzę państwa na rzecz ich mocodawców. No, to są rzeczy niebywałe. Niebywałe jednak miały miejsce, to już nie są niebywałe. Dobrze zostały nazwane i chwała pani minister za odwagę. 20 mieszkania. Proszę, mówią koledzy z Platformy Obywatelskiej, ówcześni, czy byli koledzy, mówią tak, no skoro kobieta taką wiedzę miała, to dlaczego od razu prokuratorowi się nie wyspowiada? Myślę, że to jest próba zaszczucia i zastraszenia pani minister. Chwała komisji
Zlotowski, chwała przewodniczącemu Marcinowi Horale, który i teraz chyba kod 04 04 087 Warszawa. Zarządów PO-PSL i to jest różnica. Wojciech Kałuża nie wymięknie? Myślę, że ta fala hejtu, nienawiści wobec niego, wobec pana radnego Kałuży Sejmiku Śląskiego jest przykładem tego, jak właśnie jest co silne emocje, jest silna nienawiść po stronie totalnej opozycji. Tego, że nienawiść, pomimo to, że to nigdy w historii świata nie była siła, która konstruowała, ona zawsze destruowała. Prawa i Sprawiedliwość stawia na tworzenie, na konstruowanie, a nie na destrukcję. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję, czas na serwis. Dziękuję bardzo. Adrian Nacalińska-Czanicka, zapraszam. Senat pracuje nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Dokument dotyczy przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w stan spoczynku i przywraca poprzednie zasady emerytalne. Oznacza to, że do orzekania wrócą sędziowie, którzy po 65 roku życia musieli przejść w stan spoczynku. Senator PiS Łukasz Mikołajczyk wyjaśniał, że nowelizacja ma na celu wykonanie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Faktycznie tutaj Prawo i Sprawiedliwość stosuje się do postanowień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nowelizacja ta jest wynikiem pewnego porozumienia z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Debatę w Senacie obserwuje pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, która na mocy rozpatrywania nowelizacji wróci do pracy. Dobra, przed wejściem na salę obrad sędzia stwierdziła, że zmiana przepisów nie wystarcza, by zakończyć spór. Mamy więcej tam zastrzeżeń w tej całej tak zwanej reformie wymiaru sprawiedliwości. Mamy zastrzeżenia co do Krajowej Rady Sądownictwa, to oczywiste. Mamy zastrzeżenia co do sposobu powoływania sędziów i tak dalej. Także to jest trochę satysfakcjonujące w stosunku do sędziów Sądu Najwyższego, ale to jest wierzchołek góry lodowej. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wnioskuje o przyjęcie ustawy bez poprawek. Kolejne 22 przypadki podejrzeń lub zachorowań na odrę na Mazowszu. Najwięcej osób choruje w powiecie warszawskim. Taką informację przekazała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie Joanna Narożniak. W warszawskim 12 zachorowań, w warszawskim zachodnim 1 zachorowanie. W Pruszkowskim zgłoszono 5 przypadków, w powiecie miejskim 1, w kozienickim 1, w sochaczewskim 1 i grodziskim 1. Do dziś w 14 przypadkach zgłoszeń badania laboratoryjne potwierdziły zachorowanie na odrę. Natomiast u 6 osób na podstawie wyników badań laboratoryjnych wykluczono zachorowanie na odrę, bądź też lekarz rozpoznał inną jednostkę chorobową. Na odrę chorują głównie osoby dorosłe, które nie były zaszczepione, dodała Joanna Narożniak. Aż 72% wszystkich zgłoszonych przypadków stanowią osoby dorosłe, to jest w sumie 16 osób. Zachorowały się na to od dawna jest takie coś? Od 7 miesięcy do 10 lat. 11 osób nie było szczepionych przeciwko odrze. Spośród zgłoszonych zachorowań 9 osób jest już zdrowych, a 4 osoby nadal są hospitalizowane. Reszta, jeśli jest chora, to przebywa w warunkach domowych. W sumie od 10 października do 23 listopada zarejestrowano na Mazowszu 79 bardzo się cieszę. Ja lubię nowości. Zachorowań na odrę. Robotyzację i cyfryzację wprowadza w Polsce coraz więcej firm, potrzeba jednak, by było ich jeszcze więcej. Tak uważa minister przedsiębiorczości i technologii. Jadwiga Emilewicz uczestniczyła w debacie na temat sztucznej inteligencji, przygotowanej i prowadzonej przez Polską Agencję Prasową. Zdaniem Jadwigi Emilewicz, na upowszechnieniu robotyzacji i cyfryzacji polska gospodarka może dużo zyskać. Dzisiaj, jeżeli patrzymy na perspektywy polskiej gospodarki, z całą pewnością zwiększony poziom robotyzacji i cyfryzacji jest szansą na podniesienie poziomu PKB w ciągu najbliższych lat. Polska gospodarka, pomimo że mówimy dzisiaj o wskaźniku produktywności, ten wskaźnik jest jednym z najniższych w Europie i nie wynika on z tego, że Polacy są leniwi czy źle pracują. Pracują bardzo dużo i sami pracują bardzo efektywnie, ale ta efektywność jest zmniejszona również przez procesy wykonywane szybciej, właśnie dlatego, że mamy wyższy poziom automatyzacji. Tutaj możemy Lewicz zaznaczyła, że z całą pewnością szans jest więcej niż zagrożeń, ale tych ostatnich nie należy bagatelizować. To, że są zagrożenia, to jak z każdą nową technologią, przypominamy sobie z książek historycznych, palenie maszyn włókienniczych, czy sprzeciwy wobec wywracania na szynach maszyn parowych, to też zdajemy i tam sobie sprawę, że większa automatyzacja, ogromne kwantum danych przekazywanych,
budzi także wątpliwości. Wątpliwości związane z bezpieczeństwem tych danych, ale także wątpliwości etyczne. Przypominam dyskusję, jakiej byliśmy świadkiem po wypadku samochodowym, samochodu autonomicznego, który spowodował wypadek śmiertelny. Uczestnicy debaty są jednak przekonani, że sztuczna inteligencja ułatwi życie w przyszłości. W nocy w północnej i wschodniej części kraju mogą pojawić się słabe opady śniegu. No tak, nawet meteorologii i gospodarki wodnej Marznica Mrzawka pojawi się w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i świętokrzyskim. Na termometrach od minus 6 do 2 stopni, najchłodniej na północnym wschodzie, minus 6 w Suwałkach, minus 5 w Białymstoku i minus 3 w Olsztynie. W Warszawie, Toruniu i Zakopanem minus 2 stopnie. Minus 1 pokażą termometry w Gdańsku i Krakowie, w Szczecinie, Katowicach i Łodzi 0 stopni. Najcieplej wiadomo. Proszę pana, do której dzisiaj dama się biuro, bo jeszcze tu koledze polecę. A teraz sport i Krzysztof Kuzak. Dobry wieczór. Śniegu nie brakowało w Rudze w Finlandii, ale z powodu zbyt silnego wiatru nie udało się przeprowadzić kwalifikacji do jutrzejszego indywidualnego konkursu Pucharu Świata. Organizatorzy zawodów poinformowali, że jutro o godzinie 8 rano polskiego czasu rozpocznie się sesja treningowa. To jest potrzebne, bo to mi się zbudziło. 24 Polaków Kamil Stoch, Piotr Żyd, dobra, Kupacki, dobra, Kupacki, dobra. Kupacki, dobra. Kupacki, dobra. Przypomnę, że w pierwszych w tym sezonie zawodach w niedzielę w Wiśle najwyżej z biało-czerwonych był Kamil Stoch, który zajął... To czekam na ten SMS. ...dwukrotny zdobywca kryształowej kuli podkreśla, że musi jeszcze dopracować swoje skoki. Dobra. Potrzebuję jeszcze kilku takich dobrych, solidnych skoków. Dziękuję. Też moja pewność siebie wzrośnie. Dziękuję bardzo. W klasyfikacji generalnej prowadzi zwycięzca z Wisły Rosjanin Jewgeni Klimow. Dziś w Lille rozpoczął się finał tenisowego Pucharu Davisa, w którym broniący trofeum Francuzi grają z Chorwatami. Za nami już pierwsza gra singlowa. Jeremy Chardy przegrał z Bornoczewiczem 2-6, 5-7, 4-6. Trwa drugi dzisiejszy singiel Joe Wilfried-Tsonga kontra Marin Cilic. Jutro odbędzie się gra deblowa, a w niedzielę decydujące single. To ostatni Puchar Davisa w takiej formule. Po zatwierdzonej przed kilkoma miesiącami reformie rozgrywki zmienią swój format i od przyszłego roku w turnieju finałowym wystąpi aż 16 reprezentacji, a zmagania będą trwać przez tydzień i odbywać się w jednym mieście. Po przerwie na mecze narodowej reprezentacji na ligowe boiska wracają piłkarze ekstraklasy. O 18:00 rozpocznie się pierwsze spotkanie 16 kolejki, czyli pierwszej rewanżowej rundy rozgrywek. Piąty w tabeli Piast Gliwice podejmie zajmujące ostatnie miejsce Zagłębie Sosnowiec. Także o 18:00, ale w Bolonii rozpocznie się ceremonia losowania grup piłkarskich młodzieżowych Mistrzostw Europy. Polska drużyna losowana będzie z trzeciego koszyka. O tym, z kim rywalizować będą podopieczni trenera Czesława Michniewicza w przyszłym roku we Włoszech i w San Marino w następnych sportowych aktualnościach za 2 godziny. Serwis gospodarczy. Justyna Golonko, zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki powołał Jacka Jastrzębskiego na przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Ta decyzja kończy kryzys wokół Komisji Nadzoru Finansowego, powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. To jest osoba, która budzi absolutnie pewność i zaufanie, a efekty tego widzimy już na giełdzie. No i trzymaj się, tak byś płacił sobie grosze miesięcznie, byś rozwalamy. Ale musi 20 zł zapłacić i 50 groszy. Dzisiaj myślę, że czuje się ci, którzy są na skalę 19 za aktywowanie umowy. Sytuacja kryzysowa, możemy ją uznać za zakończoną. Profesor Jacek Jastrzębski zastąpił na stanowisku Marka Chrzanowskiego, który w ubiegły wtorek podał się do dymisji. Ministerstwo Energii przedstawiło projekt polityki energetycznej do 2040 roku. Zakłada on m.in., że do tego czasu udział węgla w produkcji energii spadnie poniżej 30% w 2030 roku. Będzie natomiast wynosił 60%. Plan uwzględnia też wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej. Pierwszy blok ma powstać do 2033 roku, a 10 lat później ma pracować 6 bloków jądrowych. Minister Krzysztof Mrzeski podkreślił, że ten typ energii ma wiele zalet. I to jest śmieszne. I teraz oni w ramach konkurencji robią coś takiego. To znaczy, że tutaj zatelefonować do godziny 20, bo to jest czynne minimum do 17, ale to jest im Polonia i czynne jest do godziny 20. Proszę dzwonić i zamówić sobie ostatnio
opcje, czyli z telefonem, czyli z aparatem. I tak jak mówię. No. I proszę tam przygotować na jutro ten A2 mobile. Ja jutro odbiorę, bo w niedzielę, tak jak zapowiadałam, pracuję. No, 4 dni jestem w hotelu, a jutro to odbiorę i tego. Tam się wszystko odbywają roku. Odbywają się one przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale od kilku lat zyskują także coraz większą popularność w Polsce. Warto jednak być ostrożnym. No i koniecznie zadzwoń, no to będziesz miał telefon zamówić. To bardzo proste jest. Czy sprzedawca sztucznie wyszuk ceny wyjściowej, czy rzeczy, które są sprzedawane w systemie, nie można kupić taniej oddzielnie. Trudniej jest zwrócić towar w sklepach stacjonarnych. Tutaj możliwość zmienienia od umowy zależy od dobrej woli sprzedawcy. Inaczej sprawa wygląda, jeśli kupujemy przez internet. W tym przypadku mamy prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od jego zakupu. I patrzymy na giełdę, za nami ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie. Indeks największych spółek WIG20 na koniec sesji stracił 49%. To była bardzo nierówna sesja. Inwestorzy byli w mieszanych nastrojach, tłumaczy Marcin Kiepas, niezależny analityk finansowy. Słabiej spisywały się spółki największe, nieco lepiej radziły sobie spółki małe i średnie. Przecena dużych spółek spadku indeksu WIG20 to w głównej mierze efekt realizacji zysków po dwóch dniach wzrostu, ale też nieco gorszych nastrojów na rynkach globalnych, a także informacji płynących ze spółek. Nasz złoty zakończył piątkowe notowania niewielkimi zmianami w stosunku do euro oraz osłabieniem do dolara. Euro kosztuje 4,29 zł, dolar 3,78 zł, a frank szwajcarski 3,79 zł. Zaraz ci napiszę, co on ma kupić z tobą dzisiaj w sklepie i ci od ręki da 100 zł. Polskie Radio 24. Słowem. Co? Reklama. Co? Chleb? Ale doskonale. Podczas sprzedaży rocznika wszystkich modeli Fiata. Nowy Fiat Tipo z klimatyzacją i radiem z USB już od 43 900 zł. Nie. Takie reklamy to sobie, wiesz, to sobie niech sobie robią. To jest, ja uważam, że to jest nieuczciwe. Także Boże wejrzyj, Boże, 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 Boże wejrzyj, Boże Stworzycielu ludzi, ład we wszystkim zaprowadzasz, każesz ziemi rodzić płazy i gatunki innych zwierząt. Często większe od człowieka są posłuszne jego woli. Chciałeś bowiem, aby zawsze były temu poddane. Obroń, Panie, nas od grzechu. Niech odstąpi zła pokusa, która chce się wkraść w uczynki i bezładem zatruć życie. Nie, bo to jest korzystne. Jak nie ma tego, to nawet jest jako nowe gniazdko. Twojej łaski, rozwiąż pęta próżnych sporów i zacieśnij więzy zgody. Spraw to, Ojcze miłosierny, który razem z Twoim Synem i z Pocieszycielem Duchem władasz czasem i wiecznością. Amen. Uzdrów mnie, Panie. Odgrzeszyłem przeciw Tobie. Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym. Pan go ocali w dniu nieszczęścia. Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym na ziemi i nie odda go w moc jego wrogów. Pan mu pomoże na łożu boleści. Podczas choroby poprawi mu posłanie. Mówię, Panie, zmiłuj się nade mną. Uzdrów mnie, podgrzeszyłem przeciw Tobie. Mówią o mnie ze złością moi nieprzyjaciele. Kiedy wreszcie umrze i przepadnie jego imię? A ten, kto mnie odwiedza, mówi puste słowa. W sercu swoim złość gromadzi i rozgłasza ją, skoro wyjdzie za drzwi. Szepczą przeciw mnie wszyscy, co mnie nienawidzą i obmyślają zgubę. Zaraza złośliwa nań spadła. Nie wstanie ten, który się położył. Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadał, piętą we mnie godzi.
Ale Ty, Panie, zmiłuj się nade mną, dźwignij mnie, abym im odpłacił. Ja po tym poznam, żeś dla mnie łaskawy, że wróg mój nie będzie nade mną triumfował. A Ty mnie podtrzymaj. No ale sami katolicy sobie dokuczają przecież. Też okazało się, że to wszystko jest od jednego Żyda pochodzi, na jednym wózku jadą i tak sobie dokuczają. No. Zaleski modli się do Matki Boskiej, kopci papierosy, na raka zapadnie, jego dzieci i pozapadają na raka. Dlaczego to jest podobne? Ustrów mnie, Panie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest naszą obroną. Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w trudnościach. Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza. Niech jego wody burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod jego naporem. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną. Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, najświętszy przybytek Najwyższego. Bóg w nim przebywa, a ono się nie zachwieje. Bóg je wspomoże o świcie. Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa. Zagrzmiał głos Jego i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest naszą obroną. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi. On uśmierza wojny aż po krańce ziemi. On kruszy łuki i łamie włócznie, a tarcze ogniem pali. Połóżcie temu kres, a we mnie Boga uznajcie, wywyższonego wśród narodów, wywyższonego na ziemi. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną. Przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, Panie. Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, Panie Boże Wszechwładny. Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, Królu Narodów. Któż by się nie bał, Panie, i nie uczcił Twojego imienia, bo tylko Tyś jest święty. Przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, Panie. Czytanie z listu do Rzymian. My, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne, dla jego dobra, dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego, ale jak napisano, urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na mnie. Chrystus nas umiłował i przez krew swoją uwolnił nas od grzechów. Chrystus nas umiłował i przez krew swoją uwolnił nas od grzechów. Uczynił nas królestwem i kapłanami dla Boga. Przez krew swoją uwolnił nas od grzechów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chrystus nas umiłował i przez krew swoją uwolnił nas od grzechów. Pan ujął się za nami. Pomnę na Twe miłosierdzie. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia. Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Trącił władz stronu, aby wyszył pokornych. Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawi. Także Stasiu, no jesteśmy jeszcze tutaj, Dawid Ekler, żeby poczywa. Paluszek nas marował, żeby już go nie wolał paluszek. Główka to szkolna wymówka. I przyniesie listę tutaj, żebyś możesz nawet zapamiętać herbatę, kawę i makaron. Te trzy rzeczy, to chyba już zapamiętasz. Kupcie, kupcie, kupcie i potem przyjedziecie. Tutaj tam z Zaleskim się nie umawiaj, daj spokój. Narkoman wyciąga od ciebie pieniądze na papierosy, żeby na chleb, wiesz to, żebrak prosi o chleb, na chleb to mu daj, ale na papierosy to ty też grzeszysz. I on grzeszy, i jest tak, by się miało urodzić dziecko i umrzeć na raka, no to kto grzeszy? No, sytuacja cała grzeszy. Także ty nie wspieraj narkomanów, zlituj się, bądź mądry człowiek, bądź inteligentny, bo wiesz, Zaleskiego to niedobry los czeka, ja tak myślę, bo wiesz, to co myśmy tu czytali, to daj spokój. Pokaż nam, Panie, swoje miłosierdzie. Przyoblecz wszystkich wiernych w swą zbroję, aby mógł... Pochodź sobie tam, Stasiu, pochodź jeszcze tam na wybiegowisku. No bo wiesz, powietrze świeże to i tamto. No, tak żeby tu jeszcze wyregujemy się, jeszcze chcę też do biblioteki skoczyć i tak dalej. I tu Dawidkowi chcę napisać tą listę, co on ma kupić, kawę, herbatę. Na takie herbaty, no to jednorazówki są takie po 2 złote w Kerfurku, że dwie takie paczki, to będziemy tu pić. Po 2, po 3. No, cukier ja już tu kupiłam, jest cukier. A jak chcesz, możesz kupić cukier za 1,90 zł, był nawet na Wileńskim 1,30 zł. Ten mój Mareczek Roszkowski skorzystał, wiesz, ze 40 kupił paczek. Jeszcze myślał, że im kupię jedną, 20. No dobra, nieważne. No i potem przyjedźcie i zrób sobie przerwę od tego Zaleskiego. Ja mówię, że on to jest niemożliwa glizda, no. W nocy szumi, potem ktoś będzie miał nieprzyjemności, ktoś się nie wyśpi. On po prostu nie myśli, gada w toalecie, tutaj na korytarzu. Tu jest ciasno, echo niesie. Pewnie tam palili papierosy. Ten narkoman, daj spokój, to przecież jest wstyd. No, jeżeli ty w to wchodzisz, jemu płacisz za papierosy, a mówisz, że on kupuje gówno, on kupuje, on nie ma pieniędzy, no od biskupa mówił, że nic nie dostał. Mówiła się Krystyna Słońska. Pozdrawiam wszystkich ojców i wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Zapłać. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Że kup, Stasiu, dużo makaronu, ugotujemy makaronu, będziemy miały żarcia na 3 dni, kochany, na 3 dni możemy tu się modlić. Ja pojadę na lotnisko, wezmę wszystkie te gazety o Matki Boskiej, Ostrobramskiej, z kaplicy. Będziemy się modlić, nie ma. No ale do rzeczy, nie będziemy palić papierosów, nie będziemy narkotyków używać, nie będziemy łazić po suficie w nocy, będziemy spać. Nie będziemy ludzi męczyć, ludzi dręczyć, ludzi drażnić. Ja uważam, że jeśli ktoś do kogoś się wybiera, wiesz, o pierwszej, drugiej w nocy, to ma nie po kolei w głowie, ma dom, pełno robaków i nie może z nimi spać. Ja myślę, że jest do tych robaków bardzo dobrze przyzwyczajony. Do tych karaluchów jest bardzo dobrze przyzwyczajony. Jak również że do tych szczurów czterech jest bardzo dobrze przyzwyczajony. I jedzie gdzieś dalej, żeby, wiesz, srać komuś na łeb. Jest napisane w Biblii, a gdy znajdzie jednego współwyznawcę, Stasio, to czyni go stokroć gorszym od samego diabła. Jest tak napisane w Biblii. Szuka, taki misjonarz Stasio. O, ja zostanę misjonarzem. Szuka współwyznawcę. To ten współwyznawca jest stokroć gorszy od diabła. Tak jest napisane w Biblii. To jest Zaleski. Stokroć gorszym od diabła. Przyjdź królestwo Twoje. Mój Ojcze, przybądź ze swą łaską i stań się królem mego serca. Spraw, by ono służyło tylko Tobie. Mówi tak Biblia, że gdy znajdzie, wiesz, ten misjonarz już choćby jednego współwyznawcę, pójdzie za rzekę, za góry, za ląd. Ale jak już znajdzie jednego współwyznawcę, to czyni go stokroć gorszym od diabła. Ty chcesz uchodzić do takiego wyznawcy? Uchroni mnie od piekła.
ale jeszcze wcześniej wybaw mnie od grzechu. Jedynej rzeczy, która może wtrącić mnie do piekła. Maryjo, módl się za mną. Nie dopuść do tego wielkiego zła, bym miał wpaść w grzech i utracić łaskę Twojego i mojego Boga. Tak. Święty Alfons Maria de Liguori. Święty Alfons de Liguori. Czytał Jan Józef Kasprzyk. Czyli jak idziemy na bramkę, to na co naciskamy? 202? Najpierw na co? Ja wiem, na co to jest smaczne. No to masz, jedz to, bo to będzie zimno, to nie będzie smaczne. Nie masz tej kartki? No mam, na co naciskam? To ci pokażę. Wiem, jak ci jest wietrzny jeden. No. A tu wiemy, co ty i to też kluczy. A, kluczyk naciskasz. No dobrze, no dobrze. Nie ma, nie wiecie, bo ja jestem jedna osoba. Jedz to, bo jest zimne. Ten bajor też jakaś dewota, więc daj spokój, żeby on za Biblię wziął się, za czytanie, konkretnie. O, masz, o, przerwa. Wykonawca Robert Mamontow wyjaśniał, co zmienia nowelizacja ustawy. Ustawa ma na celu nowelizację przepisów odnoszących się do przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego i sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego po osiągnięciu określonego wieku. Ustawa wykonuje nałożone na Polskę zobowiązanie wynikające z postanowienia wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 października 2018 roku. Opozycja zarzuca rządzącym niekonsekwencje. Jacek Jastrzębski decyzją premiera został nowym przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Jacek Jastrzębski jest profesorem prawa cywilnego na Uniwersytecie Warszawskim. Przez ostatnie 10 lat był zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego PKO BP. Poprzedni przewodniczący KNF, Marek Chrzanowski, podał się do dymisji w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa korupcyjnego. W związku ze śledztwem Platforma Obywatelska złożyła dziś wniosek o wyrażenie wotum nieufności rządowi. Ten wniosek nie ma żadnych szans, odpowiedziała rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przedstawił wiceprezydentów stolicy. Zgodnie z zapowiedzią, sprawami reprywatyzacji zajmie się Paweł Rabiej, transportem i remontami dróg Robert Soszyński, były burmistrz Mokotowa. W ratuszu zostają Renata Kaznowska, której przypadnie zarząd nad biurem edukacji, sportem i kwestią mieszkań komunalnych, i Michał Olszewski będzie pełnił nadzór m.in. nad architekturą i rozwojem. To doświadczeni samorządowcy, przekonywał prezydent Trzaskowski. Staje ze mną bardzo zróżnicowany zespół, który jest przygotowany do trudnych wyzwań. Mądra kontynuacja, ale również zmiana. Ludzie, którzy mają olbrzymie doświadczenie i którzy pracowali już wcześniej w samym urzędzie albo w samorządach, i ludzie zupełnie nowi, po to, żeby łączyć ze sobą z jednej strony doświadczenia, a z drugiej strony tę dobrą energię. W ratuszu będą też dwie koordynatorki. Justyna Glusman z ruchów miejskich zajmie się zielenią, smogiem i zrównoważonym rozwojem. Aldona Machnowska-Góra – kulturą i komunikacją społeczną. Sejm wybrał nowego rzecznika praw dziecka. Kandydaturę Mikołaja Pawlaka poparło 230 posłów, 185 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Przed głosowaniem sprawozdawca komisji Joanna Borowiak mówiła, że Mikołaj Pawlak spełnia wymogi niezbędne do pełnienia funkcji rzecznika praw dziecka. Pan Mikołaj Pawlak podczas posiedzenia połączonych komisji zaprezentował się jako osoba trafnie i wnikliwie rozpoznająca najważniejsze problemy, których rozwiązaniem powinien zająć się rzecznik praw dziecka. Zdaniem opozycji Mikołaj Pawlak nie spełnia kryterium co najmniej 5-letniej pracy z dziećmi. Były minister do spraw Brexitu Dominic Raab twierdzi, że parlament odrzuci brexitowy układ Theresy May. Przekonuje, że umowa forsowana przez szefową rządu jest niekorzystna dla kraju. Polityk podał się do dymisji w zeszłym tygodniu w proteście przeciwko wstępnemu tekstowi umowy brexitowej. Dominic Raab jeszcze 10 dni temu był twarzą Brexitu. Teraz mówi tak. Umowa, która jest na stole, z całą pewnością zostanie odrzucona. Potrzebne będą alternatywy. W rozmowie z BBC Dominic Raab deklaruje, od umowy w wersji Theresy May lepsze byłoby już
odwołanie Brexitu. Gdybyśmy mieli tylko dwie opcje, to ta propozycja zakładająca, że wiązałyby nas regulacje, na które nie mamy wpływu, byłaby nawet gorsza niż stan obecny. Ale Theresa May ma obrońców, pośród nich minister edukacji Damien Hinz. Mamy tu imponujący układ. Polityczna deklaracja zawierająca instrukcje dla negocjatorów przed kolejną fazą negocjacji zakłada współpracę z Unią mocniejszą niż w przypadku jakiegokolwiek innego rozwiniętego państwa. A jeszcze parę miesięcy temu to wydawało się nierealne. Ta propozycja jest bardzo dobra. W niedzielę szczyt, na którym Unia i Londyn mają podpisać porozumienie o wyjściu i deklarację polityczną dotyczącą drugiej umowy regulującej pobrexitowe stosunki. Ta będzie dopiero negocjowana. Kluczowe głosowanie w brytyjskim parlamencie prawdopodobnie 11 grudnia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn.